Należy wspomnieć o pierwszej rzeczy. Ustaliliśmy, że ruszamy Kowary Dolne. Czyli robimy wjazd do Kowar taki typowo sportowo, rekreacyjno, wypoczynkowy. To boisko to jest pierwszy element. Drugi element, który powstaje, to jest wyspa, gdzie w lipcu, na przełomie lipca-sierpnia będzie uruchamiane przedsięwzięcie. Widać, że tam już prawie 1 000 000 zł zostało zainwestowanych. Jest to inwestor prywatny. I trzecie to jest park rodzinny, który został skończony na jesieni ubiegłego roku. Tworzy to jeden piękny taki kompleks. Kolejne rozbudowy, które idą tutaj na Kowarach Dolnych, to będzie dworzec PKP, który chcemy przekazać dla LGD i tam stworzyć bazę produktu regionalnego. Kawałeczek dalej Muzeum Figur Woskowych, 2 browary. Jeden browar będzie miał największą wysokościowo salę, której nie ma tutaj nikt w okolicy, z pięknymi takimi sklepieniami kolebkowymi. A drugi browar po starej gazowni, no to jest cacko, jak widziałam koncepcję i w tej chwili widzę, że już zaczynają prace budowlane. Myślę, że za jakieś 1,5 roku będzie to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc, dzielnic Kowar. Inwestycja ogromna jak na miasto Kowary, bo prawie 2,5 miliona złotych, z tego ponad 300 tysięcy to są środki własne miasta. Inwestycja, która przede wszystkim polegała na tym, żeby wybudować bieżnie dla lekkoatletów, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, żeby nasi sportowcy, ci, którzy grają w piłkę nożną, mogli spokojnie z tego boiska korzystać, ale również, żeby te zawody takie lekkoatletyczne mogły tu się odbywać. Mamy grupę Kowary Biegają i myślę, że to dla nich jest przede wszystkim. Jest oświetlenie, z którego będzie można korzystać, będzie można ćwiczyć w nocy. I myślę, że jak już po całym koronawirusie będzie możliwość zorganizowania jakiejś imprezy, to zrobimy właśnie nocną imprezę po to, żeby mieszkańcy mieli możliwość zobaczenia, jak działa oświetlenie, jakie to piękne miejsce jest. Inwestycja została rozpoczęta w drugiej połowie czerwca 2019 roku, została natomiast skończona w kwietniu 2020. Jeżeli chodzi o prace ziemne i związane z podbudową były wykonywane przez naszego podwykonawcę, natomiast prace związane z układaniem nawierzchni i oświetleniem były układane przez pracowników firmy Adalight. Nawierzchnia jest nieprzepuszczalna. To jest bieżnia 6-torowa. Dlaczego zdecydowaliście się na taką inwestycję w Kowarach? No myślę, że Kowary w ogóle zawsze słynęły ze sportu. Co prawda tych lekkoatletycznych tradycji za dużo nie ma, ale jest dużo uzdolnionej młodzieży i mam nadzieję, że to właśnie dla nich będzie.